Siemano wariaty, witam w kolejnym dniu. Aktualnie czekam na całą ekipę, aż się ogarną. Ja już sobie wstałem, jest godzina u nas 8. U was gdzieś w Polsce będzie z 17 jakoś, tak? Lecimy teraz coś zjeść na śniadanko. Tylko musimy pierw odnaleźć, gdzie serwują śniadania w naszym hotelu. O, ktoś idzie za mną, myślałem, że moja już ekipa, ale niestety jeszcze się nie wyrobili. W sumie jestem już dosyć głodny. I chcemy też sprawdzić, czy w ogóle jest sens chodzić na nasze śniadania, czy po prostu nie będziemy się stołowali po jakichś lokalnych takich mini knajpkach, bo tutaj koło naszego hotelu jest ich naprawdę sporo i zajmują się te knajpki stricte śniadaniami. Na przykład przede mną jest taka restauracja jak Jack in the Box i przed chwilą taki Amerykanin podjechał trochę otyły, podjechał wózkiem elektrycznym takim jak dla inwalidów. Do McDrive'a podjechał, wyobrażacie to sobie? Zamówił sobie boksika, zszedł z niego, załadował sobie do koszyczka na pakę i nim odjechał. Kupa śmiechu, tutaj gdzieś wam podrzucę za chwileczkę fotki tego wszystkiego, jak to wyglądało, bo niestety ja akurat nie zdążyłem tego nagrać, a był ze mną Łukasz tutaj, bo palił papieroska i zdołał to wszystko uwiecznić. Amerykanie niestety na zdrowiu nie oszczędzają. Jedzą co chcą, no i później wyglądają jak chcą. Dobra, udało nam się znaleźć te śniadanka. W ogóle trzeba wyjść i pójść do innego budynku, bo tam gdzie śpimy, śniadań nie ma, po prostu są w całkiem innym budynku. Właśnie wchodzimy, zobaczymy co tutaj się dzieje. Dobra moi drodzy, no niestety ja jestem trochę niezadowolony, ponieważ śniadania są tylko i wyłącznie na słodko, a ja za słodkim nie przepadam, dlatego wziąłem sobie samą kawkę. Jak ruszymy gdzieś na miasto, no to coś po drodze wrzucę na ząb. Dobra mordeczki, my już uszykowani. Właśnie załadowaliśmy się do rakiety i lecimy na znak Hollywood. Jak tam samopoczucie? Super. Pogoda piękna. Wyobraźcie sobie, że nawet wzięliśmy ze sobą walizkę z ubraniami, bo nigdy nic nie wiadomo. Wiadomo, Mustang ma duży bagażnik, także jedna tylko weszła. A my, mordeczki, lecimy, widzimy się na miejscu. Ok, mordeczki, stoimy na światłach. Łukasz dzisiaj kieruje. Witam. Ja sobie tutaj fajne przewidki ponagrywam, żeby było, wiecie, co oglądać. Trochę ciężko będzie jeździć i nagrywać. Mamy do Hollywood 49 minut, więc mega długa droga przed nami, ponieważ widzimy, że w LA na nawigacji są korki. Także no, jak będzie jakaś fajna miejscówka, no to wam nagram na pewno. Jak tam włoski? Super. Niestety trzeba zamknąć dach, bo dziewczynom za mocno wieje. W sumie się im nie dziwię. Ale po mieście można latać, na autostradzie już jest przekichane, serio. Ok, dojeżdżamy do centrum i powiem wam, że Los Angeles stoi całe w smogu. Z daleka ledwo co było widać te wieżowce, ale tutaj już jest bardziej przejrzyście. Powiem wam, robi wow naprawdę. Jestem mega ciekawy, jak będzie to widać wszystko z Hollywood Hills. Miejmy nadzieję, no, że będzie przepiękny widok na miasto. Póki co, jak widzicie, cały czas jedziemy powoli, ponieważ są koreczki. Godzina 11:03, do celu już niedaleko, 8,3 mili. A my znowu, moi drodzy, w koreczku, ale chociaż widoczek ładny. Ojej, jaki ten budynek wielki i ja dziękuję. Powiem wam tak, bardzo dobrze, że wynajęliśmy autko, bo gdybyśmy mieli jeździć Uberem w tą i z powrotem po 50 minut w jedną stronę, to byśmy nie wiem ile zapłacili. Trzeba było od razu iść nerkę sprzedać Łukasza. Co ty na to? Potrzebujesz nerkę czy nie? Nie. No, także w sumie... Dobra, zawracaj się, oddajemy Mustanga, nie ma sensu. Okej, powoli już dojeżdżamy i widać znak Hollywood na samej górze. Nie wiem, jak my tam wejdziemy. Tam chyba będziemy szli, nie wiem, ponad godzinę, z tego co się orientuję. No dobra, lecimy dalej. Z racji tego, że śniadanie było bardzo słabe, postanowiliśmy, że zanim wejdziemy na znak Hollywood, no to pojedziemy coś zjeść. Szybciutko sobie trasę zmieniliśmy. Mamy 5 minut do hamburgerowni kolejnej, tak? JJK, jak się nazywa tam hamburgerownia? Hollywood Burger. Hollywood Burger. Dobra, no to co? Jazda. Stoimy sobie w koreczku, więc normalne w Hollywood. A tutaj patrzcie, już się zaczyna, ale jak gwiazd. Zobaczcie, są gwiazdki, ludzie deptają po nich. O, jaka ładna koleżanka poszła.
i za chwileczkę pewnie wyjdziemy i zobaczymy, kto na tych przecudownych gwiazdkach widnieje. Okej, restauracja jest akurat koło Alei Gwiazd. I tutaj mamy... Kurczę, tylko nie wiem za co to jest, na przykład to. Ale tutaj mamy Jessica Candy, Spike Jones i do góry nogami coś. I tutaj mamy jeszcze cztery kolejne. Okej, znaleźliśmy już knajpkę, jesteśmy w Hollywood Burgerze, takim właśnie, i zobaczymy, czy te hamburgery są lepsze niż wczoraj. Powiem wam tak, cenowo na pewno, ponieważ są już o połowę tańsze. Wczorajszy burger stał ponad 11 dolarów, tutaj są po 6, po 7, no ale zobaczymy jak smak i jak wielkość oczywiście, ale sporo osób, więc mi się wydaje, że może być smacznie. Na co się JJ-ka decydujesz? Właśnie nie wiem, czy czasem nie wezmę hot doga. Hot doga? W Ameryce? No a co? Dobra. W sumie może być. A który ci interesuje? Hollywood dog. Bo VIP dog. Okej. Okay. Zobaczymy zaraz. Ja chyba się skuszę na klasycznie. The VIP bacon cheeseburger. To może być ciekawe. Dobra, przyszło jedzonko. Zobaczcie jak to wygląda. Jakie przekładackie burgery. Zjesz je wszystkie? Żeby tylko. Dobra, git. Ta, fryteczki z jakimś serem. Kozackie. Okej, właśnie skończyliśmy jeść i powiem wam, troszeczkę gorszy moim zdaniem od wczorajszego. I frytki też troszeczkę gorsze. No bo z pewnością dlatego, bo to jest sieciówka. Ale JJ-ka niech wyrazi swoją opinię, bo tutaj są zdania podzielone. Moim zdaniem średnio na jeża, ale pierwszy raz jadłam frytki z serem. Nie zjadłaś do końca wszystkiego. Zaraz jem. Aha, także smacznego. Dobra, najedzeni, no to teraz trzeba spalić kalorie. Bijamy na górę. A tam, moi drodzy, mamy słynny napis Hollywood. To jest mega daleko, nie wiem jak my tam dojdziemy. My parkujemy sobie w tym miejscu pięknie i musimy podejść do tego czegoś i zapłacić. Jak to wygląda? Okej, w ten sposób. Nie wydaje reszty, pamiętajcie. Powiem wam, że zrobił się mały przypał, bo pojechaliśmy w kierunku obserwatorium, a my musimy jechać w kierunku napisu Hollywood, który jest gdzieś tutaj za mną, nie widzę niestety w monitorku, więc musimy się cofnąć. A jeżeli chcemy się cofnąć, nawigacja pokazuje kolejne 30 minut w innym kierunku. Ja dziękuję, co tu się w ogóle dzieje? Jest mega gorąco, powiem wam, ludzie bez koszulek chodzą. Może też się skuszę? Pokażę sucho klatesa dzisiaj? Zobaczymy. Znaleźliśmy w końcu drogę, spójrzcie, jesteśmy tuż, tuż. Jeszcze tylko troszeczkę i będziemy na miejscu. Wow! Okej, udało nam się zaparkować. Ten przemiły pan udostępnił nam miejsce przed swoją chatką. JJ-ka, masz gotowe buty na wyjść pad? Tak. Na wypad? Pokaż, co masz w bagażniku. Nie, pracuję. No to otwieraj bagażnik. Już otwieram. Co mamy ze sobą wziąć? Wszystko, co jest. Kanapki, tak. Okej, moi drodzy, jeszcze troszeczkę i będziemy na górze. Z jakąś godzinkę, myślę. Dobra, chyba tą drogą teraz do góry. A tutaj patrzcie, jak to wszystko świetnie wygląda. Wow. W ogóle był znak przed nami. Niebezpieczne zwierzęta, lwy i jakieś tam węże, tak? Coś takiego. Kozacki widok. JJ, czego najbardziej się boisz w tej wyprawie? Że nie podołam tej górce. Przecież ta górka jest mała. Nie. Ci mili państwo powiedzieli, że jakieś 25 minut i będziesz na samej górze. Dawno nie chodziło się pod górkę, nie? Dawno się w ogóle nie chodziło. Łukaszu, czego najbardziej boisz się w tej podróży? Powiedz nam. Targania rzeczy. Jagody, tak? Jagoda, dlaczego jesteś taka, że musi targać twoje rzeczy? To nie mój plecak, jest ten. Aha. Ja swoje tu ciężko trzymam. Dobra, kumam. Dotarliśmy do takiego miejsca, że nie wiemy, gdzie iść. Czy w lewo, czy w prawo. JJ? No cóż, losowość, nie? Teraz. Albo kamień, nożyczki, papier? No, dobra.
Lewo. Ja mówię, że lewo. Które lewo? Te lewo. Dobra. Jak wygrasz, idziemy w lewo, tak? Tak. Dobra, uwaga. Raz, dwa, trzy. Dobra. Idziemy w lewo. Let's go. Jak coś będzie na ciebie. Dobra. JJ, no. Zaczekaj, no JJ. Ty się nie boisz tych drapieżnych jaszczurek? Ociągacie się. Jak ociągacie się? Zobacz. Już mało zostało. Już prawie szczyt widać, tylko że nie ma znaku. Jest jakaś sama wieża. Poszliśmy tylko w złą stronę. Co? Poszliśmy w złą stronę. No ale to ty zdecydowałaś, że na lewo. Nieprawda. Jak to nieprawda? Udowodnij. Mam to nagrane. Na wideo. Łukasz potwierdza. O kurczę, jaki widoczek piękny z góry. Mamuniu. Udało nam się dotrzeć na górę, ale jesteśmy nad znakiem, a nie pod znakiem. Ja dziękuję. Teraz musimy schodzić, żeby znaleźć drogę. Spójrzcie, jakie tam jeszcze jest przepiękne jezioro z tamą razem. Coś wspaniałego. Dobra, ostatnia prosta na górę i jesteśmy na najwyższym szczycie. Będzie wszystko ładnie widać. Koks totalny. Jest troszeczkę mały problem, bo mieliśmy być przed znakiem Hollywood, a my weszliśmy za wysoko i znak Hollywood jest za nami. Teraz będziemy szukali któryś z tych dróg, żeby zejść niżej i zrobić sobie w końcu fajne zdjęcie. Przed chwilą spotkaliśmy pewną parę, która powiedziała, że gdzieś tutaj jest wąż. Patrzcie, pierwsza bestia dzika na naszej drodze. A JJ-ka wybrała ten szlak. JJ, wiesz, że gdyby on nas ugryzł, nie? To by nie byłoby przebać. Co tak patrzysz? To jest skrót. Ale to jest skrót, tak? Ja bym nie ryzykowała. No ja ci powiem, że no, możesz spróbować, wiesz? Nie no, ty dawaj spróbujemy, no fajnie to wygląda. Kurczę, patrzcie, ile drogi zaoszczędzimy. Za jakieś 3 minuty. A kostka będzie skręcona. Ja, dziękuję, jeszcze taki kawał. Idziesz tym skrótem? Idę. Nie wiem, dobra. Nie będzie ciężko, nie? Będzie gleba na dupę? Nie, gleba może nie. Dobra, challenge accepted. Szkoda, że będą buty do prania, ale jakoś idzie. Dobra. Ha! I kto jest królem życia? Farel, zobaczcie jak idę, jak dromader przez pustynię, ale bym się wyrżnął. Yeah! Yeah! Dziewczyny, gdzie jesteście? O, a to jest JJ-ki skrót, zobaczcie jaki łagodny. Co jest, leszczyki? Dawajcie! To jest mega ciekawe, ponieważ też mam taką agawę w domu i zobaczcie, z tego wyrosło drzewo. Say what? Dawaj, Jagoda, jedziesz! Do góry! Już blisko! Dawajcie tym skrótem! Tam na pewno jest wejście? Tak, chodź! Tędy droga, JJ-ka, dawaj! Chodź! Dasz radę, dawaj! Lecą już po was! Dobra, moi drodzy, już zeszliśmy z górki, było ciężko, teraz lecimy, gdzie lecimy? Do Starbucksa. Lecimy do Starbucksa wypić kawę, bo jesteśmy padnięci. JJ-ka sobie... Nogi mnie bolą, darłam sobie kopyta. Jak się bierze nowe buty na taką wyprawę, a się nie wie, gdzie się idzie. Największym numerem było to, że nie Najśmieszniejsze było to, że nie musieliśmy iść na samą górę, tylko wystarczyło skręcić lekko w lewo i od razu tam był cały znak. Na samym wejściu, rozumiecie Hollywood. To? Czyli państwo powiedzieli, że jakieś 25 minut i będziesz... na samej górze.
na samym wejściu, a my wchodziliśmy na samą górę. Także mega wiedziałam, wielki przypał. Że jest coś nie tak. Teraz czekamy na Łukasza i Jagodę. Poszli tam do sklepu. Po coś, nie wiem, po coś poszli, a my lecimy na tą kawkę. Widzimy się na miejscu. O, i tego nam brakuje w Polsce. Keto cookie. Jestem mega ciekawy, jak to smakuje. Bierzemy? Jaki bierzesz? Taki? Czekoladowy. Dobra, i weź jeszcze ten dla mnie. Peanut butter może nie? Kokosowy cookie? Jeszcze jest. Kurczę. A tutaj co jest jeszcze? Larry cookie. To już nie jestem niestety keto. Dobra, no to weź mi też jeszcze czekoladowego. Co jest? Jestem zmęczona i głodna, zła i boli mnie noga. Gdzie jesteśmy? Lay's Pizza. Co, będziemy jedli pizzę, tak? No. A na jaką masz ochotę? Mam ochotę na taką najzwyklejszą z serem. Tylko. Pizzę z serem. I... Czyli margarita. Tak. Dobra. Doczekałaś się, co? No, doczekałam się. Ale trochę dziwne, bo nie masz coś, co by trzeba sobie radzić łapkami. Dobra, no to my zabieramy się do jedzenia, później JJ-ka wyda opinię na temat pierwszej pizzy w Stanach. Okej. Okay. Okej, okay, jak wrażenia po pierwszej pizzy w Stanach? Ostra i... No dobra, no taka nic szczególnego. W skali od 1 do 10? 4. Czyli więcej tu już nie przyjdziemy? Nie. Nawet nie będzie takiej okazji, podejrzewam. Okej, po 12 godzinach dopiero wróciliśmy do hotelu. Dzień pełen wrażeń, widoki przepiękne na wzgórzach hollywoodzkich. Jutro lecimy zwiedzać dalej. Gdzie lecimy? Santa Monica i Venice Beach. Tak, ja już się nie mogę doczekać. Zwiedzimy całe wybrzeże. Mam nadzieję, że będzie pogoda i że będą też wspaniałe widoki. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, to oczywiście strzelajcie łapeczkę w górę. My jesteśmy potwornie zmęczeni i widzimy się już jutro. Także trzymajcie się. Cześć!